Dzień dobry, oglądają Państwo wiadomości Telewizji Imperium. W czwartkowym wydaniu o pomocy dla czwornogów i ich właścicieli, nietypowym odkryciu, jakiego dokonali gliwiccy policjanci w jednym z wieżowców nad rynku, nowych autobusach i nowym biurze obsługi firmy Imperium Telekom. Agnieszka Chlewicka-Badz, zapraszam. Niecodziennego odkrycia dokonali gliwiccy policjanci w jednym z mieszkań na osiedlu Trynek. 33-letni gliwiczanin i 35-letnia kobieta prowadzili w wieżowcu plantację marihuany. Kryminalni naliczyli w sumie 49 krzaków konopi indyjskich i suszone grzybki, najprawdopodobniej halucynogenne. Plantatorzy trafili w ręce policji i prokuratora. Za swoją działalność mogą spędzić za kratkami nawet 3 lata. Ważna informacja dla mieszkańców Gliwic. Możecie bezpłatnie zaczipować swoje psy i koty w przychodni weterynaryjnej przy ulicy Pszczyńskiej 2. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości, książeczkę zdrowia, no i oczywiście swojego pupila. Zwierzęta są rejestrowane w międzynarodowej bazie danych Safe Animal. Miasto wspiera także akcję sterylizacji i kastracji domowych czworonogów. Z programu mogą skorzystać właściciele, osoby korzystające z opieki społecznej, osoby bezrobotne oraz osoby pobierające rentę lub emeryturę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skierowanie na zabieg sterylizacji można odebrać w schronisku lub w siedzibie MZUK przy ulicy Strzelców Bytomskich 25C. Zabiegi wykonywane są w przychodni weterynaryjnej przy ulicy Kudołom. Strefa aktywności społecznej GIECOP zaprasza dzieci na bal karnawałowy, a dorosłych na spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla Beldona. Bal rozpocznie się 5 lutego o godzinie 17 w siedzibie SAS przy ulicy Jagiellońskiej 21. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o pobranie bezpłatnych wejściówek w filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej lub w siedzibie SAS. W czasie balu dorośli będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami Rady Osiedla Beldona o sprawach ważnych dla osiedlowej społeczności i planach na bieżący rok. Dobra informacja dla abonentów sieci kablowej Imperium Telekom. Firma otworzyła nowe biuro obsługi klienta. Jego adres to Floriańska 23, a wszystko to w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług oraz zadowolenie abonentów. Serdecznie zapraszamy wszystkich abonentów do naszego nowego biura obsługi klientów, które mieści się przy ulicy Floriańskiej 23. Tutaj, jak widzowie mogą się przekonać, jest po remoncie. Są 3 panie, które na bieżąco obsługują klientów i odbierają telefony. Co do samych nowości, chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że wszystkim posiadaczom karty seniora oraz uczestnikom programu Rodzina 3+, udzielane są zniżki w abonamencie i mogą sobie na przykład na internet do 40% zniżki przy okazaniu, przy podpisaniu umowy tej karty uzyskać abonament w obniżonej kwocie. Maksymalnie uprościliśmy procedury postępowania, wdrożyliśmy nowe standardy obsługi klientów. Nasze biuro pracuje w godzinach od 8 do 18, od poniedziałku do piątku. W pozostałe dni oraz po godzinach pracy biura wszystkie numery telefonów działają. Wystarczy zadzwonić pod ten główny numer firmy 32 301 4000. Gdzie można się kontaktować zarówno w sprawach tutaj naszej oferty programowej, oferty cenowej, jak również w sprawach bieżących serwisu czy awarii. Nie tak dawno pożegnaliśmy w Gliwicach wysłużonej karusy. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej nie musi już kupować nowych wozów. W taborze gliwickiego przewoźnika wciąż nie brakuje podstarzałych, wysokopodłogowych autobusów, które należy szybko wymienić na nowoczesne modele. W nadchodzącym roku PKM planuje więc zakup 20 nowych pojazdów. Jeżeli chodzi o podział, to z tych 20 sztuk 11 będzie 18-metrowych. I 9 autobusów będzie 12-metrowych.
I to, jeżeli chodzi o zakupy na 2016 rok, będzie wszystko. One wyjadą na pewno 1 stycznia 2017, przy czym to chyba będzie pierwszy przypadek, że będą w pełni wyposażone wszystkie, nazwijmy to w cudzysłowie, bajery, jakie autobusy powinny być. No i mamy parę sztuk, wprawdzie tylko autobusów, ale będą w 100% klimatyzowana przestrzeń pasażerska. Zobaczymy, czy ten rok też będzie takie lato upalne i jak to się w rzeczywistości sprawdza, ale powinien się luksus podróżowania autobusami poprawić. Śledzi Pan na pewno na bieżąco ceny paliw. Ostatnio bardzo tanieją. No, dla PKM-u to jest dobra wiadomość. No to tak by się wydało pozornie, że jest dobra. Niestety, jak nam paliwa tanieją, to nam mniej płacą. Przeanalizowaliśmy ostatnio, jeżeli chodzi o stawki za wozokilometr, które nam płaci organizator komunikacji, i one od początku umowy spadły nam aż o 40 parę groszy za wozokilometr. To w naszym przypadku jest bardzo dużo. Ja sobie popatrzyłem, porównałem rok 2015 do 2014. Faktem jest, że na paliwo wydaliśmy o 1 800 000 więcej. Rok do roku w porównaniu to jest kwota dosyć duża, bo ponad 20 parę milionów w budżecie. Ale wydaliśmy na przykład o 300 000 więcej na części, no i wydaliśmy ponad 1 800 000 więcej na wynagrodzenia, bo niestety wynagrodzenia w związku z tym, że jak ktoś myśli, że koszty, mimo że inflacja jest niska, nie idą do góry, to my te wynagrodzenia co roku podnosimy. W 2015 roku średnio podnieśliśmy fundusz wynagrodzeń o 5%, na 2016 3%, także to, co żeśmy zaoszczędzili na paliwie, to mankament jest taki, że KZK nam mniej zapłacił w stawce za wozokilometr, a wydaliśmy to w kosztach, no słusznie, na wynagrodzenia. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Zapraszam jeszcze na serwis sportowy i prognozę pogody. Dziękuję za dziś i życzę spokojnego popołudnia.